Dzień dobry, nazywam się Marysia, jestem przewodniczącą samorządu uczniowskiego w naszej szkole. Zapraszamy do naszego liceum. Cześć, jestem Mateusz. Zebraliśmy się tutaj, żeby pokazać, że w naszej szkole się dzieje. Że to nie jest tylko budynek, do którego musimy uczęszczać, ale to są także ludzie, wspaniała atmosfera i świetne pomysły, które realizujemy. Nie mam czasu się tutaj nudzić. Tak właśnie powstał ten filmik promocyjny, aby pokazać, że jesteśmy aktywną młodzieżą, na której czele stoją aktywni nauczyciele. Uważam, że każdy znajdzie coś tutaj dla siebie. Cześć, jestem Martyna. Chciałam Was zaprosić do naszej szkoły, ponieważ jest tu mnóstwo kółek zainteresowań oraz prężnie działający wolontariat i samorząd. Są też organizowane wyjazdy na strzelnice i zawody, na przykład z koszykówki. Cześć, jestem Daniel. Do naszej szkoły warto przyjść z wielu powodów. Gdybym miał wybierać jeszcze raz, wybrałbym tak samo. Szczególnie doceniłbym pracę dyrekcji i nauczycieli, którzy oprócz świetnych sposobów wpajania wiedzy w nasze głowy, tworzą także atmosferę, dzięki której chce się rano iść do szkoły. Warto także wspomnieć o kierunkach, w których nasza szkoła kształci, czyli profile medyczny, dziennikarski, prawniczy i politechniczny. Mógłbym godzinami wychwalać naszą szkołę, ale żeby poczuć to, co ja i moi koledzy czujemy, po prostu trzeba przeżyć to samemu. Zaangażowanie tych młodych ludzi mówi więcej niż 1000 słów. Każdego dnia spotykamy się z młodzieżą i ich kreatywnymi pomysłami. Zawsze możemy na siebie liczyć, a nasza współpraca popłaca. Nasze liceum posiada wszystkie trzy podstawowe atrybuty dobrej szkoły. Po pierwsze, zdolną, wspaniałą młodzież. Po drugie, doświadczoną, w pełni wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Po trzecie, znakomitą, nowoczesną bazę dydaktyczną. Nasza szkoła to przede wszystkim bezpieczne miejsce, dające coraz więcej możliwości dla młodzieży. Rozwijamy się dla Was. Ja nie mówię, że inne szkoły są złe, ale nasza jest najlepsza. Zapraszamy. W roku w naszej szkole odbywają się spotkania ze znanymi osobami, m.in. z doktorami, np. panem Kubiszynem oraz fizjoterapeutą panem Sajko. Odwiedzają nas także pracownicy samorządowi, m.in. pan burmistrz oraz pracownicy banku i izby skarbowej. Przedstawiają nam, na czym polega ich praca i jaką drogę obrać, aby dostać się na wymarzone studia, a potem znaleźć satysfakcjonującą nas pracę. 25 września 2020 roku razem z wolontariatem zrobiliśmy akcję Dzień Szpilek. Pomogła ona chorym dzieciom na raka. W tym roku wzięliśmy także udział w akcji Razem na Święta, gdzie zrobiliśmy kartki i rozsyłaliśmy do hospicjów w Siedlcach i Lublinie. Nasz szkolnik wolontariusza brał również w akcji DKMS Zostań dawcą szpiku kostnego. Braliśmy udział też w akcji Szlachetna Paczka. Pomogliśmy schronisku Azyl w Białej Podlaskiej. Organizowaliśmy kiermasz ciast. Współpracujemy ze świetlicą socjoterapeutyczną Strefa Serca. Jeśli nie jesteś obojętny na los innych, lubisz pomagać, pracować, przyjdź do nas, wolontariat na Ciebie czeka. Zapraszamy do wolontariatu! Здравствуйте! Приглашаю в самый престижный лицей в городе Мендыжец-Подласки. Bienvenidos a la mayor escuela de la ciudad de los invitados guerreros estudiantes. Nos vemos en septiembre.
Guten Tag. Herzlich willkommen in unserer Schule. Półmetki też mamy niezłe. Och, Władysławie, Sikorski. No powiedz, jak to było na tej bitwie warszawskiej. Jeszcze raz? Tak. No więc to było tak. Jakie jest Pani marzenie? Och, Panie Stanisławie, chciałabym się przenieść w przyszłość, na przykład do XXI wieku i zobaczyć, jakie lektury czytają młodzi ludzie. Być może będą to historie podobne do naszej, dzieje nieszczęśliwej miłości kupca do arystokratki. Droga na sam szczyt, a tam nie ma nic. Tylko ślady po pokoleniach. Każde pokolenie ma własny czas. Każde pokolenie chce zmienić świat.
Każde pokolenie odejdzie w cień, a nasze nie. Trzy litery, jedno serce, a w łeb. Pozdrawiamy! Greetings from University of Natural Science and Humanities. Pozdrowienia z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Dziękuję za dobre słowo. Dziękuję za dobre słowo. Dziękuję za poświęconą uwagę. Dziękuję za kreatywne pomysły. Dziękuję za przyjaźń. Dziękuję za możliwość spełnienia moich marzeń. Za to, że dzięki dobrze zdanej maturze dostałem się i ukończyłem Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni. A dziś jestem oficerem mechanikiem na ORP RESCO. Dziękuję za edukację, bo dzięki niej mogę spełniać swoje marzenia i rozwijać swoją pasję. Dobrze jest tutaj wracać.